Podczas ostatniej konferencji prasowej w Parku Sportowym Złotnicza, na której władze spółki wraz z zastępcą prezydenta Jerzym Łużniakiem zaprezentowali mediom wyremontowany sport hotel, poinformowali także o problemach, jakie wystąpiły w trakcie remontu hali. Gdyż, powiem delikatnie, mamy pośrednio takiego adwersarza, który zna się lepiej na sztuce budowlanej, wie lepiej, jak te wszystkie prace powinny przebiegać. Dotyczy to głównie uwag krytycznych, jeżeli chodzi o montaż fotowoltaiki na dachu. Mamy ekspertyzę, która wprost wskazuje, że ta zabudowa w tej technologii, która została przeprowadzona, mogła być zrobiona, natomiast niestety został włączony w to Powiatowy Urząd Nadzoru Budowlanego. No, dostaliśmy pismo takie, które, no mówiąc delikatnie, związało nam ręce. Spółka Termy Cieplickie poproszona została o przygotowanie jeszcze jednej ekspertyzy. W tym celu powołano rzeczoznawcę. To trochę opóźni oddanie hali do użytku. Już jest na takim dosyć zaawansowanym etapie przygotowania ekspertyzy. Byli specjaliści, oceniali stan techniczny pokrycia dachowego, konstrukcji i tak dalej. Nie podzielają tych uwag. Natomiast chciałbym powiedzieć Państwu, że dzisiaj podejmujemy decyzję o otwarciu dwóch hali bocznych kieszeniowych. Także te aktywności sportowe, które są prowadzone w tych obiektach z szatniami, to będą udostępnione. Główna hala zostanie oddana do użytku najprawdopodobniej w ostatnich dniach tego miesiąca.